wicemistrz świata, Martin Fuchsa, brązowy medalista mistrzostw świata, ale też mistrz Europy. Katalin Kirila na mistrzostwach Europy był na miejscu trzecim. Co tu się będzie działo? Ale my oczywiście liczymy na Wiktora Godzunowa, naszego olimpijczyka z Tokio. No i ruszyli. Patrzymy, jak Wiktor rozpoczął. No i myślę, że rozpoczął nieźle. Adrian Sierro, to dobra koncepcja, żeby trzymać się Hiszpana. Hiszpan w półfinałach był bardzo szybki tutaj na tych zewnętrznych torach. Głazunow, ale Mołdawianin Siergiej Tarnowski, myślę, że również tutaj nie odpuści. Ale na razie Sierro. Bardzo dobra pozycja Wiktora Głazunowa, który jest w tej chwili na miejscu drugim. Przypomnę, 500 metrów, rozłożenie sił ma tutaj znakomite znaczenie. Rumun Katalin Kirila jest na miejscu trzecim, a więc utworzyła się taka trójka od drugiego do czwartego toru. I po 250 metrach Kirila na prowadzeniu, jest na miejscu drugim Głazunow i trzeci Sierro. Ale teraz również ruszył bardzo mocno Fuchsa i Tarnowski, czyli tor piąty i tor szósty. Został z tyłu Adrian Sierro. Głazunow na razie trzyma się na tej drugiej, trzeciej pozycji. Prowadzi na tor piątym trzech. Martin Fuchsa, tor piąty i tor szósty. Siergiej Tarnowski, Fuchsa czy Tarnowski. Polak walczy o miejsce trzecie. Wiktor Głazunow, jeszcze dajcie troszeczkę, jeszcze pociągnij, jeszcze wyprowadź tą swoją karatejkę na miejsce trzecie. Na prowadzeniu na pewno Fuchsa i Tarnowski na miejscu drugim. Czy Polak będzie trzeci? Czy będzie drugi? Czy będzie trzeci? Tor piąty, tor czwarty, tor szósty i Polak na miejscu czwartym. A więc Martin Fuchsa. Oni mają przecież to we krwi w tradycjach rodzinnych. Jego ojciec Petr Fuchsa przez wiele lat zdobywał medale na mistrzostwach świata. Jego brat młodszy startował również tutaj wczoraj z nim w dwójce. A teraz on, Martin Fuchsa, ze złotym medalem europejskich igrzysk. Na miejscu drugim chyba reprezentant Mołdawii, Siergiej Tarnowski. Polak raczej na miejscu czwartym. Teraz widzimy na ekranach w zwolnionym tempie. Polak przez cały czas na tej trzeciej, czwartej pozycji się utrzymywał. A teraz już widzimy Martina Fuchsę, reprezentanta Czech. I Rumuna Katalina Cirilla. I za chwileczkę będą w tym zwolnionym tempie pływali na metę. A my już widzimy Martin Fuchsa, minuta 45,462 tysięczne. Miejsce drugie, Katalin Cirilla. 878 tysięcznych straty do zwycięzcy. Siergiej Tarnowski 998 tysięcznych i Wiktor Głazunow sekunda i 214 tysięcznych straty. A więc Wiktor Głazunow na czwartym miejscu. Drugie, czwarte miejsce dla biało-czerwonych w dniu dzisiejszym.